Tadek, co tutaj to odpuszczamy sobie na razie, ale chcę ci pokazać, wiesz co, bo przez cały tydzień siedziałem nad tym placem. Zrobiłem zdjęcie z tego miejsca, gdzie mamy na placu ten nasz swój punkt, no. Tak? Z tego punktu tak. Zrobiłem zdjęcie. Teraz ci puszczę to jeszcze na takim formacie, a później przejdziemy do cięcia, wiesz? Nasza mała Polska, tytuł i te zdjęcia. Takie przelotne, wiesz, jesień, akurat ten czas, w którym my realizujemy ten projekt. Wiesz, i to jest tak, że tutaj jest też te ujęcie, tylko się zastanawiam nad tym ujęciem. Zastanawiam się, odjeżdżający rower, prawda? Czy nie wyciąć tego? Bo wiesz, że to jest za długo trochę, nie? Rośnie muzyka, napięcie. Gościuje z tą wotaniarką. Na trzeciej ulicy chyba zegarki poprzestawiane. Czemu? Bo o 9 mieliśmy być. Chyba ja jestem po nocy. Oj, proszę pana, to jest poświęcenie naprawdę. Bardzo dziękuję panie Robercie, że pan po nocy przyjechał do nas do roboty. Jeszcze jest od największa odległość. Pokaż. No to można by było ewentualnie bliżej troszeczkę, wiesz, żeby... Bo tutaj mamy do momentu, do tego słupka. No wiesz, bo dalej już nie ma. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobra. Ja bym go jeszcze to... metr... Tylko, że ja robiłem zdjęcie z tego miejsca. Dobra. Dobra, i co damy i tutaj zabezpieczymy albo... Uważaj, dobra. Puść. Okej. Ja ci machałem, widziałeś mnie? Widziałem cię, też cię odmachnąłem. Nie widziałem. Sztywka zasłonił. Czekaj, czekaj. Nie, połóż na razie. Tam ze stodoły wziąć te kołki, ułożymy, no, wiesz, i na, poukładamy ilość tych desek i możemy pomiędzy nimi, wiesz, tam chodzić, nie? 2 lata temu, tutaj był ugór, to był po prostu hasze po pas. No i wspólnymi siłami zaczęliśmy to zagospodarowywać, wyrównaliśmy teren, posialiśmy trawę. Organizujemy tutaj festyny, różnego rodzaju pikniki rodzinne i nie tylko. Tu ma powstać miejsce spotkań. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest ważne, tutaj. No i będzie grało. Jesteśmy aktywni, działamy, to widać. Dużo osób mówi, że dlaczego wy to robicie, przecież wam to się nie opłaca. No. Lubimy to, chcemy coś robić, są z tego skutki i przy tym mamy dobrą zabawę. Musimy, bo tam jest trochę na orkiestry, no, no. Trochę jest na dla VIP-ów, te stoły będą, tam z opisami będą, więc... Dobrze. O. Tarnowiec wieś w postępach 100% poszła do góry. Te tutaj boisko takie było zaniedbane, wykorczowali, wykosili. Można powiedzieć, że się odmieniło o 100%. Tarnowiec odżył. Odżył, no. Nie było tego kiedyś, co teraz już jest. Tak. Do tej pory wieś tak naprawdę to spała, niewiele się działo. Tak naprawdę to nawet zanikły odpusty, które kiedyś były huczne. I była cisza i spokój. No, odkąd działa stowarzyszenie, praktycznie nie ma miesiąca bez jakiejkolwiek imprezy. Mniejsza, większa, w mniejszym gronie większym. No i tak co miesiąc, i tak ciągle, i tak ciągle. Tarnowiec to wieś. Wieś, która została zasiedlona przede wszystkim ludźmi ze wschodu, z Kresów Wschodnich.
No, co to było w Tarnowcu przed tym, jak tu zasali ci, co przyjechali? Była cegielnia, były dwa tartaki, była mleczarnia, był bar. Wszystko żyło, tu tętniło. To była typowo rolnicza wieś, z tym, że było trochę przemysłu. By pociągi jeździły, Wrocław Opole, 14 pociągów dziennie, 16. W tej chwili jest jeden pociąg. Już nawet do Wrocławia nie wraca, tylko do Biskupic. Takie są kolei losu. Wiele młodzieży stąd powyjeżdżało, tutaj z Tarnowca, poszukiwali czegoś lepszego. A my uparcie dążymy do tego, żeby to lepsze było tutaj. No oczywiście bardzo dużo czasu nam to zajmuje, bardzo dużo wyrzeczeń, jeżeli chodzi o rodzinę, o niekiedy o pracę, ale jakoś dajemy radę. Mam! Czekaj. No. Dobra. Dziękuję bardzo. Na początku była grupa takich 15 osób, które stwierdziły, no, że trzeba coś w tym Tarnowcu zrobić. Jesteśmy małą społecznością, nie chcemy odbiegać od większych miejscowości. Chcieliśmy, żeby nasze dzieci i my, żebyśmy mieli coś od życia. No i stwierdziliśmy, że założymy takie stowarzyszenie. Taką pierwszą osobą, która to stowarzyszenie założyła, to była Gosia Stańco, poprzedniczka moja, pierwsza pani prezes. No i stwierdziliśmy, że głównym celem jest wykluczenie społeczne. Czyli na zasadzie, żeby młodzież nie stała na przystanku, żeby starsze osoby nie tylko spotykały się na cmentarzu, przy grobach bliskich, żeby sklep nie był jedynym centrum tak naprawdę jakichś tak spotkań, więc w związku z tym zaczęliśmy organizować różnego rodzaju imprezy. Obecnie nas jest 28 osób. Wszystkich zapraszam, że od godziny 14 mamy loterię fantową, będziemy mieć licytacje, będą występy, będzie turniej, Dzień Życia Chłopa. Mamy nadzieję, że wszystko wyjdzie nam tutaj ładnie. Dzisiejszy turniej uważam za otwarty. Dziękujemy pani prezes. Jeden maluje, drugi fotografuje, trzeci kręci filmy, czwarty robi dekoracje, piąty prowadzi licytacje i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoją działkę. Powiem szczerze, że z perspektywy patrzenia samej siebie w życiu nie wiedziałam, że będę miała prowadzić jakąkolwiek imprezę. Postawiono mi przed faktem dokonanym, wsadzono mi mikrofon do ręki, rób co chcesz. I jedziemy z koksem. 3, 4 i ryw. A my tutaj, słuchajcie, kibicujemy im, tak? Niemożliwe! Niemożliwe! Dobra. Szybko! Jak mężczyzna zje wszystkie ciastka, to nie Na początku próbowaliśmy, od czego by tutaj zacząć, co by się podobało w naszej miejscowości, żeby ludzie przyszli, żeby chcieli na nas patrzeć, żeby chcieli nam pomagać. No i zaczęliśmy być otwarci dla ludzi. Dla dzieci chcemy jak najwięcej w naszej miejscowości zrobić, czyli te festyny, Dzień Dziecka, Mikołajki, takie cykliczne imprezy, które już zawsze będziemy organizować. Też zawsze staramy się, żeby one były takie wesołe, takie kolorowe, żeby dzieci miały zabawę, żeby mogły tańczyć, śpiewać. Zdrowe banany. Ciekawe. Mocno. Tutaj są ludzie, którzy robią to bezboleśnie, tak to można chyba nazwać, którzy skrzykują się, idą do roboty, nikt nie czuje żadnej presji, żadnej nagonki, żadnych jakichś tam, nie wiem, wspomagań, nie wiadomo czego. Po prostu jest hasło, idą, robią i nikt się nie skarży, że go boli, że go kuje, że może za dużo. Wszystkie imprezy, te małe i te duże, te wesołe i te takie, bardzo takie poważne, oficjalne, są nagrywane. Później są montowane, taki fajny filmik, po to, żeby pokazać, przedstawić wszystkim dane zdarzenie, co się działo. To wszystko bawi się mój mąż, Bartek, który super się w tym odnajduje. Widzę, że każdy kolejny film sprawia mu radość, coraz większą.
próbujemy pewne rzeczy archiwizować. Na tyle, ile potrafimy. Archiwizujemy i w 2012 roku zaprezentowaliśmy w takiej wystawie Sami swojej osobie, gdzie pokazaliśmy naszych mieszkańców, jak po 1945 roku przybyli tutaj, jak wyglądało ich życie. Proza życia. Wesele, chrzciny, pogrzeb, jakieś okazjonalne spotkanie rodzinne, gdzie ktoś z gospodarzy w garniturze, elegancko ubrany, prezentuje, że ja mam konia i to jest właśnie mój dorobek na tu i teraz. Jak zobaczyliśmy właśnie, że wyszedł nam ten pokaz fotografii starych, zobaczyliśmy, że ludzie są żądni tego, co było kiedyś. Powracania do tradycji. A w związku z tym, że nazywamy się Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro, więc nawiązujemy do tego, co było wczoraj, do tego, co jest dzisiaj obecnie, do tego, co będzie kiedyś. A jutro? A jutro to są nasze dzieci. To są nasze dzieci, których mamy bardzo dużo w naszej miejscowości. Zawsze, jeżeli jakiekolwiek imprezy organizujemy, czy plenerowe, czy festyny, to zawsze dzieci też mają czy ten swój kącik zabaw, w którym mogą się zatrzymać te najmniejsze maluchy, czy też zorganizowane zabawy. Lubię zabawy z dziećmi, więc podjęłam się tego, że te zabawy będę organizować, będę z nimi tańczyć na scenie, będę z nimi śpiewać, czy też jakieś różne układy ćwiczyć. Dzieciom się to bardzo podoba. One bardzo są medialne, bardzo lubią występować, bardzo szybko się uczą i są szczęśliwe. To weź go na ukos troszeczkę. Kaniu troszeczkę rzeczywiście, żebyś wiertarką w tą stronę, no. tutaj, ja bo ono ucieka ci, wiesz? Zobaczymy, gdzie będzie pracować. Tak, kwiatek jest najważniejszy. Weszło idealnie. I pojadę, jeszcze napisy zamówię na tłuste i tu na ten kamień. Na ten kamień też, tak? Zginęli, bo byli Polakami. Robimy to dla upamiętnienia naszym rodzicom i dziadkom, żeby później dla potomnych mieli brać skąd przykład, skąd tu właśnie nasi rodzice przybyli. Nasi dziadowie, rodzice zostali przywiezieni z terenów dzisiejszej Ukrainy, z Podola, tutaj na ten teren. Oni przyjechali w wagonie z walizką. Nic więcej, prawda? Jak co mieli na sobie, to tylko to mieli, ponieważ swój dobytek, swoje gospodarstwa, wszystko musieli pozostawić na miejscu, prawda? W 1945 roku tu jeszcze mieszkali rodowici mieszkańcy, obywatele Niemiec. Jedni na drugich się patrzyli krzywo. Ci Niemcy wiedzieli, że muszą przyjąć Polaków, a Polacy, którzy przyjechali stamtąd, wiedzieli, że muszą mieszkać z nimi. I to się tak ciągnęło nieraz dwa lata i tak razem. No ale później tak się zaprzyjaźnili. Oni tu przyjeżdżali do nas. Myśmy ich tu zapraszali, oni nas zapraszali tam do Niemiec. I właśnie pierwszy pomysł był, żeby tutaj tą kaplicę postawić. Między innymi ufundowali nam też ten właśnie krzyż. Dla nich Tarnowiec to było święte. Słowo Tarnowiec, to oni się częśli wszyscy. I zawsze mi mówił taki przewodnik, taki szef grupy, mówił: Richard, jaki ja byłem Niemiec, ja był Ślązak, mówi, a mnie Niemca i mnie tam wygonili. No ale to takie były czasy, nie ma o czym mówić. Tutaj w Tarnowcu zauważyliśmy statkiem z moim przyjacielem, że jest bardzo mało rzeczy, które pokazują dawne życie tego środowiska tutaj. Tworzymy tak zwane filmy dokumentalne. Chcemy, by to było takie świadectwo tego, że coś robimy. Inspiracją do wspólnej takiej pracy filmowej była właśnie wystawa fotograficzna, taka wspominkowa. I to było statyczne. Natomiast, kiedy okazało się, że Bartek ma chęć uczestniczenia w takich nowych formach kronikarskich, dokumentowania, to zaczęliśmy wykorzystywać niewielką kamerę
przeszliśmy się po Tarnowcu i nagraliśmy prawie wszystkie osoby, które przybyły w 40-tych latach powojennych tu do Tarnowca. Dlatego, że na nas tam atakowali Ukraińcy. Chcieli nas zamordować. My z tego wszystkiego uciekli do Tłustego. Wagony były nieprzykryte. Jechaliśmy tym pociągiem i deszcz padał, kto czy mógł, to się nakrywał. I krowy były na dole, bo to był wagon niekryty, to był blud, jakby węgiel teraz wozili, tak nas wieźli. Jak my jechali transportem tutaj poprzez naszą wioskę, tak? Tak ja zauważyłem, tak to nawet mi się podobało, myślałem, tak sobie pomyślałem, o tu by można zamieszkać i tak to się stało. Nowe miejsce, niewiadome, niepewne, w obawie o przyszłość. Z tęsknotą za wspomnieniami z ziem wschodnich czekamy. Może tylko na krótki czas, może to tylko sen. My zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne rejestracje zapisów rozmów czy wspomnień dokonujemy zbyt późno. No ale może lepiej późno niż wcale. To wszystko się niby tak nie wiedziało, gdzie się jedzie. U nas... W miarę jedzenia apetyt rośnie. Postanowiliśmy pojechać na Ukrainę i zobaczyć, skąd pochodzi rdzenny Tarnowiec. Tadziu, bardzo mi mówi i mój zięciu, mój tato, to pojedziemy na Ukrainę. No dobra, zwieliśmy tego busa, pojechaliśmy na Ukrainę. A moja mama z Lisowec. No. No, a ja ziacie. Za własne pieniądze, z własnymi pomysłami, na dwie kamery, dwa aparaty i od rana do późnej nocy ciężka orka. A ja ona się uczyła za kroczeniu. Tak? O, no. To jest Weronika, tu. Oj Boże. No, to jest Weronika. No. A tu? Zaraz pokażę tu. A tu była Milcia. Odwiedziliśmy wszystkie miejscowości tych, kto pochodzą ludzie. No był szok dla nas, jak ja zobaczyłem na przykład tablicę tam, gdzie moja mama się urodziła, Lisowce, aż człowieka tak zadrgało, czy tam, gdzie ojciec się urodził w Chowowczyńcach, gdzie same tłuste miasto. Stowarzyszenie, chyba najbardziej prężna taka inicjatywa młodych ludzi, dużo robią. Zawdzięczam to też pani prezes naszej, która umie tak zachęcić wszystkich młodych, no i dorosłych ludzi też. I się spotykamy często na świetlicach, różne okoliczności, takie są święta, razem spędzamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym zebraniu. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest taki specjalny dzień. Ciekawe, czy ktoś wie, co to się wydarzyło 3 lata temu, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. Nieformalnie powstało stowarzyszenie. Mam dla nas dobrą wiadomość, a mianowicie Amelka przekazała mi dobrą wiadomość, że przebrnęliśmy już, słuchajcie, przez Urząd Marszałkowski. Po drugiej poprawce już jest z dokumentacją całą wszystko w porządku i na dzień dzisiejszy jest umowa podpisana. Wiemy dobrze o tym, że w związku z podpisaniem umowy to się wszystko łączy z udzieleniem pożyczki przez gminę dla nas, bo my nie mamy tych pieniędzy. Do dnia dzisiejszego plac nas oprócz naszej pracy włożonej kosztuje 3364,98 zł. Ja uważam, że bardzo dużo żeśmy zrobili do tego momentu, co jest teraz. Bo żeśmy się trochę spieli i za to zaangażowanie ja też osobiście dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy przychodzili. U siebie w zakładzie w poniedziałek wchodzę do sekcji. Moja kadrowa mówi, a ja cię w telewizji widziałam. Ja mówię, no Tarnowiec teraz żyje. No, na całym świecie jest, nie? Ja byłem w szoku, przychodzę na stawnię. Drugi kolega mówi, ja też cię z telewizji widziałem, nie? Jakiś tam młotkiem bił. Ale widzicie, to nas cieszy, tak? Że no ludzie nas palą i to daje nam takiego kopa większego do tego, żeby po prostu się motywować i mobilizować, żeby robić dalej. Nasz projekt Ogród Marzeń i Spełnień jest realizowany z pieniążków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład nasz jest 20%. W całości
nasza praca własna. To jest wykonanie wiaty, zrobienie ogrodzenia, ławki, stoły, karniki, ogrodzenie. To jest nasza praca. Zostają miejsca, zapisują się osoby z zewnątrz. Jest robota też dla kobitek jutro, tak naprawdę. Słuchajcie, no wiadomo, mam trochę roboty w domu, więc może nie umawiajmy się tam na godzinę 9, jak panowie, tylko na godzinę załóżmy 12 czy 13. Przyjść i po prostu pograbić te liście, no bo tam tych liści trochę napadało, bo one chyba już wszystkie spadły, mi się wydaje. Dzień dobry. Tarnów jest 400 mieszkańców. Stowarzyszenie bardzo dużo robi. Teraz budują wiatę. Ja z bratem też chcemy tam kiedyś dołączyć do stowarzyszenia i też chcemy pomagać bardzo. Mamo, a co jeszcze będziecie robić? Zobacz, Michał, 2 godziny temu tego płotu nie było. Ja też dzisiaj przyjechałam. Płotek teraz właśnie wkręcają. Do tego ogródka? Do tego ogrodu, tak. Całe to miejsce, na którym będzie znajdowała się wiata, ten plac zabaw, gdzie będziemy wszyscy mogli się spotykać, dostał taką fajną nazwę, Ogród Marzeń i Wspomnień. Tak, żeby każdy mógł znaleźć dla siebie tam swój taki kącik, żeby zainteresować się czymś. Z racji, że jest to z projektu napisanego właśnie przy udziale naszego lokalnego LGD, to też wiele ciekawych informacji będzie na tablicach takich informacyjnych, które będą umieszczone w widocznych miejscach. No i ten wspomniany plac zabaw dla dzieci. O, tak będzie dobrze teraz. Norma wykonana! Brawo! Brawo! Co pomyślałeś, moje dziecko? Ja pomyślałam, że nie miałam, wiesz? Dwa tygodnie będzie do dobytka. Może być, nie? Bo nam Krysią nie wypada dzisiaj. Były czasami takie chwile, że byłam tak zmęczona już, bo nauczyciel, kurator, matka, żona i w ogóle dom. Ale chce mi się bardzo. Chce mi się, bo po prostu ludzie są wdzięczni, potrafią dziękować. Widzę uśmiech na ich twarzy, widzę zadowolenie. Mariusz, Grzesiu, chodźcie, szybciutko. Michał, nie widzę ciebie. O, teraz dobrze. Bartek, idź między... A Michał... O, zostań. I co, Tadziu? Widać? Dajcie nogi, bo... Żebym wszystkich... Dzięki stowarzyszeniu wiem, w którym domu kto mieszka, jak się kto nazywa, znam wszystkich ludzi i po prostu no, żyję w tym Tarnowcu. Fajnie mi się po prostu tutaj żyje. Wszyscy nawzajem pomagamy i to jest najważniejsze.